przyjdzie taki dzień, że twoje życie na tej ziemi się skończy i staniesz przed Bogiem, ale jak to spotkanie z Bogiem będzie wyglądać, zależy od ciebie. Właśnie to jest z jednej strony genialne, a z drugiej strony straszne, że to, jak twoje spotkanie z Bogiem będzie wyglądać, zależy od ciebie. Tu i teraz decydujesz. Masz życie, które jest darem. Masz życie, które dał ci Bóg, to jest dar. I teraz inwestujesz to życie. Albo w dobre rzeczy, albo marnotrawisz ten czas, który masz. A czas jest bardzo cenny. Wiecie, ludziom się kojarzy Bóg z religią, z nudami, z paciorkami. Ale tak naprawdę prawdziwa relacja... Mogę z tą za chwilę porozmawiać z tym. Ale tak naprawdę prawdziwa relacja z Bogiem jest wielką przygodą. Dlatego, że Bóg jest dobrym Ojcem. Jest stwórcą wszystkiego. Jest absolutem. Więc pomyśl o tym, że to Bóg jest stwórcą, a właściwie źródłem miłości, bo On był od zawsze. Bóg się nigdy nie zaczął, nigdy się nie skończy. On jest źródłem miłości. On jest źródłem radości. On jest źródłem każdej interesującej rzeczy. On jest stwórcą tego pięknego świata, roślin i zwierząt. On jest stwórcą tego wszystkiego. To jest absolut. To nie jest nudziarz. To nie jest stary nudziarz na jakimś tronie daleko, daleko w niebie. To jest stwórca wszystkiego. Czy ty to rozumiesz? Wszystko, co znasz. Wszystko, co istnieje. Wszystko, czym się zachwycasz, jest jego dziełem. Czy nudziarz mógłby coś takiego stworzyć? Czy to piękno, które cię otacza, zapachy, barwy, te wszystkie emocje, które przeżywasz, piękne emocje, czy mógłby to stworzyć jakiś stary nudziarz? Stworzył to absolut. Król królów, Pan panów, stwórca wszech rzeczy. On jest autorem i źródłem wszelkiego piękna. Więc dlaczego nie chcesz go spotkać osobiście? Masz taką możliwość. Ja ci teraz tu mówię. Masz taką możliwość. Możesz spotkać autora tych wszystkich cudowności, które podziwiają twoje oczy i uszy na tej ziemi. Możesz go spotkać. On jest realny. On jest na wyciągnięcie twojej wiary. On jest na wyciągnięcie twojej decyzji. Możesz znać Boga. Czy naprawdę wierzysz w to, że On stworzył świat, potem odwrócił się napięcie, trzasnął drzwiami, powiedział: wynoszę się. Naprawdę tak myślisz, że ten Bóg nie jest zainteresowany tym, co stworzył? Naprawdę myślisz, że to nie obchodzi? Naprawdę myślisz, że stworzyła cię jakaś abstrakcyjna energia, a nie osoba? Naprawdę? Serio? Stworzyła cię jakaś abstrakcyjna siła? Dostałeś z pantofelka? Dostałeś orangutana? Serio? Serio? Bo ja wierzę, że autorem tych wszystkich skomplikowanych organizmów z człowiekiem na czele jest potężny Bóg, absolut, Król królów. Pomyślcie sobie o emocjach. Oczywiście są takie proste, takie prymitywne. Agresja, gniew, radość, zaspokojenie popędów. To są takie proste rzeczy, powiedzielibyśmy prymitywne. Ale pomyśl o tych zniuansowanych emocjach, które czujemy. Z tych skomplikowanych emocjach. Gdy czasami coś czujesz, nie potrafisz tego do końca wyrazić. To są te niuanse, to są te półcienie, te subtelności. Patrzysz na człowieka i mu ufasz, chociaż tak naprawdę nie wiesz dlaczego. Patrzysz na człowieka i go nie lubisz, chociaż nie potrafisz powiedzieć tak naprawdę dlaczego. Te wszystkie niuanse, te wszystkie barwy, ta skomplikowana konstrukcja, którą jest człowiek, jest dziełem Boga. Stwórcy wszech rzeczy, absolutu. Naprawdę uważasz, że jesteś z pantofelka? Serio? I ja ci dzisiaj mówię, że tego potężnego Boga, stwórcę wszech rzeczy, możesz znać. Dlatego, że On, ten potężny Bóg, zdecydował, że się stanie człowiekiem i że ci pokaże, jak żyć. A potem dał się zabić. Najpierw pokazał
pokazał ci, jak żyć, a potem dał się zabić, żeby cię zbawić. I albo to weźmiesz, albo to odrzucisz. Masz ten straszliwy wybór. Masz ten straszliwy wybór, że możesz to odrzucić, ale nie będziesz mieć wybórki. Bo właśnie słyszysz Ewangelię, prostą, dobrą nowinę, którą może przyjąć nawet małe dziecko. Tak prosta jest ta nowina. Jest po to tak prosta, żebyś mógł ją przyjąć. Żeby mógł ją przyjąć pan profesor i ostatni głupek. Żeby mógł ją przyjąć dorosły człowiek i małe dziecko. Żeby mógł ją przyjąć narkoman, który się właśnie kończy. I ktoś, kto chodzi na siłownię, się zdrowo odżywia. Każdy może przyjąć Ewangelię. Nikt nie będzie miał wymówki. Bóg ukochał ten świat. Stał się człowiekiem. Nie po to, żeby wisieć na krzyżu w kościołach. Krzyż jest pusty. Krzyż jest pusty. A ten Bóg, który stał się człowiekiem, dzisiaj mówi do ciebie: przyjmij ofertę, którą mam. To jest wieczność ze mną. Jak chcesz spędzać wieczność ze mną, to przyjdź do mnie przez Chrystusa. Do wieczności z Bogiem prowadzi droga przez krzyż. Przez krzyż Chrystusa i przelano tam krew. A do piekła prowadzi droga przez rozrywki i jest szeroka. Zdecyduj, którą chcesz podążać. Wieczność jest realna. Niebo istnieje. Piekło istnieje. To nie są jakieś obrazki. Diabły z widłami, z ogonami. Piekło to jest bycie bez Boga, bez Stwórcy. Piekło to jest żal, że rozminąłeś się z tym najlepszym, co mogłeś mieć, gdybyś tylko dobrze zdecydował po tej stronie bytu. Straszliwy żal, zgrzytanie zębami i jęk i ciemność. To jest bycie odłączonym od Boga w wieczności. To cię spotka, jeśli nie wybierzesz Chrystusa, bo tylko On jest światłem, bo tylko On jest życiem. To nie jest Jezusik z kręconymi włoskami, błękitnymi oczkami z obrazków, tylko to jest Bóg potężny, święty, który był tak dobry i łaskawy, że zechciał stać się człowiekiem i cię uratować. Bo wiecie, co mógł zrobić? Mógł wziąć i zniszczyć ludzkość za grzech. Mógł po prostu zetrzeć piętą całą ludzkość w jednym momencie. On tego nie zrobił. Tylko dał ludzkości szansę. Istniejesz, bo dostałeś szansę od Boga, żeby zaistnieć. To jest wielki dar. Jak rozporządzasz tym, co dostałeś od Stwórcy Wszechrzeczy? Co wynika z ciebie, co wynika dla ciebie z tego, że masz cudowny dar życia i że jesteś unikalną istotą, niepowtarzalną istotą, która może totalnie zmarnować swoją szansę i może wygrać wszystko. Wygrać wszystko. Możesz dzisiaj wygrać wszystko. Jeśli uwierzysz w tego, który już nie wisi na krzyżu, bo pokonał śmierć i zmartwychwstał. Stwórca wszechrzeczy może stać się twoim ojcem. Możesz zaczynać dzień z Bogiem i kończyć go z Bogiem. Ja nie mówię o klepaniu paciorków. Ja mówię o chodzeniu z Nim w mocy. O słyszeniu Jego głosu. Życie z Bogiem to przygoda, zaświadczam to. Chodzę z Bogiem 27 lat. Nigdy mnie nie zawiódł. Nigdy mnie nie zostawił. Doświadczam Jego mocy. Doświadczam wielu wspaniałych rzeczy. Jest moim przyjacielem. Jestem w Nim bezpieczna. Życie z Bogiem jest fascynujące. Zaświadczam o tym. Wiem, o czym mówię. I Bóg mi świadkiem, że tak jest, bo Go znam po prostu. Możesz Go znać. To nie jest dla wybrańców jakichś lepszych. To jest dla każdego. Tylko ty musisz to wziąć przez wiarę. Schować pychę do kieszeni. Uznać, że potrzebujesz Go. Uczynić Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. I to wystarczy. Wystarczy. Nic więcej nie potrzebujesz.
Nic więcej nie potrzebujesz, tylko to. Więc jeszcze dziś nie trać czasu. Gdy będziesz miał chwilę, by się wyciszyć, może w swoich czterech ścianach, może gdzieś na łonie przyrody, nie wiem, zawołaj do niego, zapytaj go, czy to, co słyszysz tutaj, teraz, to jest prawda o nim. Nie wierz mi na słowo, sprawdź to. Sprawdź to, powiedz, Boże, jesteś, czy cię nie ma? Boże, czy to, co tutaj słyszałem, to prawda, czy ściema? Wyjaśnij mi, bo nie wiem, co z tym zrobić. Szczerze przyjdź do niego, wylej swoje serce. Wylej swoje serce. Jeżeli zrobisz to szczerze, on ci się objawi. Nie ma innej opcji. Objawił się mi, objawia się każdemu, kto go szczerze szuka. Jeśli masz brud w sercu Boga, przyjdź do niego w taki sposób, a on odpowie. On odpowie, zapewniam cię. Jezus wraca na tę ziemię. Dziś jest czas łaski, dziś jest czas, gdy możesz się upamiętać, chwycić swoją szansę na wieczność. Możesz przyjść do niego w pokorze, powiedzieć, Jezus, potrzebuje cię, ale przyjdzie taki moment, że on wróci na tę ziemię i nie wróci tutaj jako łagodny baranek, to było jego pierwsze przyjście. Wróć jako sędzia. Tutaj wróci lew z pokolenia Judy. Tu wróci król królów, pan panów. Sędzia! I nie będzie zmiłuj się, już nie będzie adwokatów. Już nie będzie adwokatów. Będzie sędzia, który jest absolutem, z którym nie pogadasz. Gdy przyjdzie sędzia, będzie sądzić. Teraz jest czas łaski. Teraz decydujesz. Teraz się nawracaj. Pogadam z tą za chwilę. Teraz nie mogę. Teraz się nawracaj. Bo to są słowa życia. I mówi do ciebie Bóg. Mówi przeze mnie do ciebie Bóg.